Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 14 dzień lutego. Dzisiaj w liturgii obchodzimy święto świętych braci Cyryla i Metodego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus wysyła 72 swoich uczniów do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Zauważcie, że oni nie idą, aby zastąpić Pana Jezusa, ale idą przed Nim, aby przygotować miejsce w sercach ludzkich właśnie dla samego Pana Jezusa. I dzisiaj również stają przed nami dwaj bracia, Cyryl i Metody, którzy urodzili się w Tesalonice i którzy byli przygotowywani do tego, żeby rozwiązywali różne konflikty, między innymi między Żydami i chrześcijanami różnych obrządków. Idą, aby głosić pokój, przygotować w ten sposób drogę dla Pana Jezusa. Pan Jezus wezwał ich do tego, żeby wyszukali tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. A w momencie, kiedy są jakieś trudności, żeby się nie przejmować, żeby iść dalej, jest takie przysłowie, takie powiedzenie, każdy Cyryl ma swoje metody. I oni również byli takimi osobami, którzy się nie poddawali. Jeśli nie było jakiegoś sposobu, na przykład, żeby zapisać fonetycznie Ewangelię, to wymyślili taki język. Na początku nazywał się on Głegolica, później natomiast od Cyryla, który przetłumaczył Pismo Święte właśnie na ten język, nazwano to pismo Cyrylicą i do dzisiaj kilkadziesiąt milionów ludzi używa w liturgii właśnie tego tłumaczenia, które przygotował święty Cyryl. Kiedy poczujesz w swoim sercu, że Pan Jezus wzywa Ciebie do głoszenia Ewangelii, to nie szukaj wymówek. W momencie, kiedy Pan Jezus daje jakieś powołanie, to również daje łaski do tego, żeby temu powołaniu sprostać. Jeśli daje krzyż, to również daje siłę do tego, żeby ten krzyż dźwigać. Kochani, postarajcie się patrzeć na Cyryla i Metodego, którzy wzięli do swojego serca bardzo głęboko właśnie te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Szli jak owce pomiędzy wilki. Nie trudno sobie wyobrazić, co grozi owcy, która jest pomiędzy wilkami. Po prostu jest to mission impossible, jest to misja prawie niemożliwa. Prawie, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy uzbrojeni mocą Ducha Świętego, to możemy pokonać wszelkie trudności. I świętemu Cyrylowi i Metodemu obrywało się strasznie. I od kleru niemieckiego, i od wielu różnych swoich braci otrzymywali, i również od obcych otrzymywali mnóstwo różnych nieprzyjemności, ale nie poddawali się. I również ty, nie poddawaj się. Pamiętaj, że głoszenie Ewangelii nie jest twoją prywatną sprawą. Jeśli Pan Jezus powołuje cię do tego, to On stoi za tobą murem. On jest w stanie cię wspomagać i nie musisz pokładać ufności w żadnych innych sprawach materialnych czy jakichkolwiek innych. Zaufaj po prostu tylko i wyłącznie Jemu. I dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii właśnie o tym, żeby apostołowie nie brali trzosa, żeby nie brali pieniędzy, żeby nie brali torby, sandałów, żeby po prostu szli obleczeni w łaskę Pana Boga. Zauważmy, kochani, że Pan Jezus wysyła swoich uczniów po dwóch. Dlaczego? Dlatego, że jeden głosi Ewangelii, jeden przemawia, a drugi w tym czasie się modli. Są to dwie bardzo potrzebne rzeczy. Głoszenie Ewangelii musi być poparte modlitwą, takim wsparciem modlitewnym. I często w naszym kościele są osoby, które poświęcają się w sposób szczególny modlitwie. Są to siostry klauzurowe głównie, które wspierają kapłanów w ich ewangelizacji. Ale również kiedy ty pójdziesz ewangelizować, to nie idź w pojedynkę, idź jeszcze z drugą osobą, żebyście nawzajem mogli się wspierać, żebyście w momentach trudnych zawsze mogli liczyć na kogoś, kogo Pan Jezus daje obok. Zresztą Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc w momencie, kiedy jest dwóch ewangelizatorów, wówczas jest o wiele łatwiej. Święty Franciszek z Asyżu, założyciel mojego zakonu, również wysyłał braci po dwóch. A dzisiejsze święto świętych braci Cyryla i Metodego zostało wyznaczone właśnie w dniu, kiedy Cyryl umierał na rękach swojego brata Metodego. I również my, kochani, zawsze bądźmy tak złączeni, abyśmy mogli dzielić radości i smutki razem z drugim naszym bratem i siostrą. Wezwanie Pana Jezusa do tego, aby nieść światu pokój w dzisiejszych czasach, dzisiaj jest szczególnie bardzo ważne. W momencie, kiedy świat szykuje się do wojny, módlmy się o pokój, żeby nikt nie ginął po żadnej stronie granicy, żeby ludzie nawzajem siebie szanowali, tak jak tego chciał Pan Jezus. Dzisiejszy dzień jest dla Ciebie szansą. Ja wiem o tym, że dzisiaj dominują walentynki i pewnie wielu ludzi dzisiaj będzie ofiarowało sobie serduszka.
Chcę, żebyś nie ofiarowywał jakichś serduszek tylko i wyłącznie, ale żebyś dał innym serce. I to chyba jest taki argument, który zawsze przekonuje tych wszystkich, którzy są przeciwnikami Ewangelii. Dlatego, że Ewangelia Pana Jezusa to jest Ewangelia miłości. Ewangelia, która opiera się na pokoju, a nie na wojnie, nie na ścieraniu się. A więc daj dzisiaj ludziom serce, tak jak dali Cyryl i Metody. Bo każdy Cyryl ma swoje metody i znajdź swoją metodę do tego, aby dotrzeć do serc ludzkich. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.